Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku The Last of Us, trzeci jaki nagrywam pod rząd, ale wkręciłem się dzisiaj i dobrze mi się gra, plus takie rzeczy się ostatnio podziały, że muszę zobaczyć jak to dalej będzie pociągnięte, plus no musimy dotrzeć do Tomiego, nie wiemy ile oni pokonali tak naprawdę Joel i Ellie trasy, kiedy my nie widzieliśmy, ale mamy już jesień, więc trochę czasu chyba musiało minąć. Ja piękną pozę złapałem w trybie fotograficznym i błąd programistów, noga wisi nad ziemią, chyba że tak ją cały czas Joel trzyma. Ale nieważne, wyjdźmy z tego trybu, czas wstać. Troszeczkę podjaśniłem ekran, oszukując was, że jest przyjemniej niż wam się może wydawać, ale no niestety, jest dość ponuro. Tak więc chodźmy. Nic tutaj chyba ciekawego w tym buszu nie znajdę, ale i tak będę chodził po bokach. O, tak więc co? Ruszajmy. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. A ja zmierzam przed siebie. Coś tutaj jednak leży. Oszcza, alkohol. Apteczkę sobie zrobię. Koniecznie. Co najmniej dwie. Dobra. No to trzymamy się rzeki. Jak ja mam tutaj sensownie zejść? To jest moje pytanie. Mam po prostu zeskoczyć tutaj na dół? Czy może... Ellie mi zasugeruje coś inteligentniejszego. Może, nie wiem, pchnąć samochód? Tego bym nie zauważył. Przytrzymaj, by wyposażyć. A cóż to za pojebany rewolwer jest? Halo? Z lunetą? To ja zapomniałem. El Diablo. Zapomniałem, że takie cudowne bronie tutaj są. Jeszcze jaki dokładny celownik ma. Wow. Okej. Okay. Dobra, to trzymajmy raczej na wypadki specjalne, mi się wydaje. Nie, dobra, nie chodzi o zejście tutaj zdecydowanie. Może tu mam zeskoczyć? Halo, gro! A, przepraszam, tutaj mamy półeczkę, po której możemy zeskoczyć, dobra. No dobra, wydawało mi się, że nic w tym buszu nie znajdę. Ale jedno. No ty i Tommy. Nie trzymacie się razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o co poszło? Tommy ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączył do świetlików. Tak. Twoja koleżanka, Marlene, dała mu nadzieję, ale z czasem jego entuzjazm przygasł i odpuścił sobie biznesmenę. Jak to wyglądało? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej paszyny. No wow. Ale pomoże nam? Nie bym się przeprowadził. Dam sobie radę bez jego. Chodźmy. Być może, ale zawsze lepiej jednak mieć jakieś wsparcie. Tam już widzę jakieś konstrukcje w oddali. Tak więc jesteśmy chyba na dobrej trasie. Idąc wzdłuż tej rzeki. Piękny, kojący odgłos płynące jego strumienia. Fantastyczne, fantastycznie tutaj jest. W ogóle tak przyjemnie i sielsko i spokojnie. Tylko czekać aż coś jebnie, naprawdę. Możemy mieć mały problem z Tobim, jak tak się zastanawiam, bo z jednej strony no nie chcę już widzieć parszywej gęby Joela. Trochę szkoda, bo mam wrażenie, że w świecie, kiedy cała ludzkość praktycznie wyginęła, dobrze jest jednak zjednać sobie ludzi niż się od nich oddalać i odpychać. A drugi argument, jakim by była pomoc świetlikom w dostarczeniu Ellie, ponieważ ona może być lekarstwem, też nie podziała, jeżeli chcielibyśmy go, wiecie, motywować samymi świetlikami. Pedro, co? To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Jak to możliwe? Pojęcia nie mam. To wszystko, co wiem na ten temat. Dobra. Jak przejdziemy na drugą stronę? Poproszę. Jak przejdziemy, zaraz się Ellie zastanowimy. A tutaj jakieś cuda mam w środku. Cyk, cyk, El Diablo, zasoby, 50 części, szmaticzku. Dobra, to mi się podoba. Fajne drzwi! Dziękuję wam bardzo, drzwi. Dobra, to mamy ulepszone. Nie, nie mamy w ogóle broni białej. A nie mamy broni białej, bo już jest ulepszona, nieważne. Apteczkę też sobie zrobię. Jak tam w ogóle moje tapsy? 65, już niedługo, moi drodzy, już niedługo. Drżenie broni będzie nasze. I wtedy przyjdzie czas na prawdziwe snajperskie działania. Dobra, pistolecik. Z saletry nic już nie zrobię. No to lecimy dalej. Jedno ostrze to tam. Niska cena za takie cuda, które tutaj poznajdowałem. Dobra. Hydroelektrownia wydaje mi się, że działa na takiej zasadzie, że woda, która płynie sobie strumieniem, obraca jakieś turbiny i to ruch tych turbin powoduje raczej, że generowany jest prąd, ale hej, nie znam się. Podobał mi się za to mem, który... Drogi za nami. Musimy podnieść drugą śluzę, żeby się przedostać. Mhm.
mem, w którym było napisane, że wow, cofnąłeś, co, przybyłeś z przyszłości do nas, do roku 1800, to musisz, kurwa, naprawdę jakieś niesamowite rzeczy znać i potrafić zrobić. Chyba mnie czeka zejście do wody, co? Jakąś paletę będę musiał znaleźć. Tak, jak najbardziej. Czekaj. Jestem z przyszłości i na przykład wiem, czym jest prąd. Tak, wow, to pokaż nam, jak ten prąd zrobić. A ja nie wiem. Potrafilibyście sami stworzyć prąd? Tak z dupy, bez niczego? Stworzyć jakieś okablowanie i inne takie rzeczy, które by wam pomogły w zdobyciu prądu? No bo ja na przykład nie. Dobra, ale tak inteligentniej może trochę. Co by nam tutaj pomogło? A może dam radę po prostu wejść tutaj z drugiej strony i wspiąć się tam? Nie jestem pewien. To może być trochę ryzykowne. Nie, to nie o to chodzi, zdecydowanie. Może pod wodą znajdę coś ciekawego, jakąś ukrytą paletę, którą mogę uwolnić. Strasznie dużo jakichś dziwacznych. Widzę tutaj beczek. Te beczki to tak nieprzyjemnie raczej wyglądają. Może to jakieś chemiczne, toksyczne odpady. Patrzę gdzieś na powierzchni, czy nie ma zablokowanych właśnie jakieś dechy i tak dalej. Ale tak trochę nie widzę. Tam wydaje mi się, gdybym był hardkorem, bym dał radę wpłynąć i to przeszukać. Ale trochę się cykam. Podpłyńmy jeszcze tam lekko do przodu. Tam mi się wydaje, jakby było jakieś miejsce, gdzie się da płynąć. Dawaj, Joel. Aha, on się dalej nie chce ruszać. Ma jakiś taki limit miejsca, do którego dopłynie. No dobra, to wydaje mi się, że musimy jednak pod wodą coś podziałać. Spróbujmy zatem. Ewidentnie mogę tutaj gdzieś wpłynąć. Tam może będzie właśnie ta poszukiwana przeze mnie paleta. Strumień tej wody ciągle nas chyba też, ciągle nas pcha. Ale ja chcę jakby takiego dobrego nura wykonać, żeby mieć tutaj czas na to wszystko. Ewidentnie mam wrażenie, że potrzebuję właśnie zdobyć znowu jakąś magiczną paletę. Nawet jeżeli wyporność by miała ją posłać do góry, to mogła się gdzieś tutaj na przykład zablokować. Ale... O, jest! Widzę ją. Ty. Dobra, Joel. Proszę cię, zrób to w miarę szybko. Bo się udusisz i zginiesz. Płyńmy razem z nią. Dawaj do góry. Okej! Animacja, która się włączyła, mnie uratowała. Na szczęście ta paleta tam w ogóle się znajdowała. Teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę. Halo, language. Proszę się tak brzydko nie odzywać. Jesteś kulturalną młodą damą. Chociaż kto cię tam wie? Już chyba Joel powinien poznać na tyle Eli, żeby się przyzwyczaić do jej języka, bo nawet jej nie poprawił w żadnym stopniu. Dobra, Eli, wbijaj tam, kręć korbą i idziemy przed siebie. Cyk, cyk, cyk. Niezłej siły tutaj Joel musi potrzebować, żeby tak darłować, walczyć z tym strumieniem, chociaż raczej na razie z biegiem wody płynął. Nie, dawaj na powierzchnię, typie. Wracamy tam, wchodzimy i ona, mam nadzieję, nam przejście zrobi. Cyk. No i zajebiście. Mam wrażenie, że jakoś mocno zmieniliśmy w tej chwili sposób działania całej tej... całej Tomy. Dobrze, piąteczka. Tak jest. Tak. Podoba mi się to. Mogłem nacisnąć trójkąt, żeby przybić piątkę. Za takie rzeczy szanuję gry Naughty Doga. Takie właśnie szczególiki. Chociaż porównując do takiego Uncharted'a. O nie. To The Last of Us ma o wiele więcej takich interakcji. Na przykład właśnie losowe dialogi, które się mogą tak odpalać. O tym pogadać. Nie. Dlaczego nie? Ile razy będziemy to jeszcze wałkować? Było, minęło. Zapomnij to. Ale... Koniec tematu. Masz rację. Przepraszam. Chodźmy do niego. O, tylko czyj to grób jest? Bo jeżeli to jest Tama, gdzie urzęduje Tommy, to czy to nie będzie ktoś bliski dla Tomiego tam pochowany, chociaż Joel nic nie wspominał o dzieciach? Nie wiem. Nie wiem, kto tutaj jest pochowany. Na razie takie zastanawianie się na ślepo nie ma większego sensu. A może po prostu ktoś inny tam dziecko pochował. Napatoczył się tutaj, stało się coś złego. Boże, myślałem, że to jakiś zombie! Przejdźmy jeszcze kawałek. Potem poszukamy jedzenia. Dobra, dokąd ja mam tutaj iść? Wydaje mi się, że tam. Ale spróbujmy najpierw zejść tutaj. Co się tutaj w ogóle znajduje? Nic ciekawego tam. Tutaj zejdę tylko z powrotem. No dobra, okej.
To chyba mam wrażenie, te skały tutaj są, żeby dać drugą szansę na zejście tam na bok. Gdyby ktoś przedtem nie pomyślał. Fedra, Incident Security Force. Dobra, Tommy, jak do tego doszło, że ty urzędujesz wewnątrz tamy? Mam wrażenie, że to takie miejsce powinno być jakby zamknięte i trudne do obsługi. Nie ma innej drogi. Musimy przejść przez elektrownię. Dobra. Elektrownia działa, więc wyobrażam sobie, że nie powinna być zajebana klikaczami, biegaczami, malaskaczami, cichaczami i purchlakami. Ale hej, wszystkiego się można chyba spodziewać. Tutaj parę fajnych rzeczy udało mi się wyhaczyć. Jakaś tam znajdźka w postaci mapy widzę też jest. Mapa elektrowni, proszę bardzo, przybliż. Nic mi nie mówi. Nie, dobra, widzę mniej więcej chyba, gdzie przeszedłem, ale dobra, jakby... Mapy to pierdoły, za... nie są przydatne w kwestii map, nie po to są. Nie ma w The Last of Usie map obszaru, który możemy sobie odkryć i pozaznaczać znajdźki, znajdując mapę w świecie, jak to często bywa. Tak więc otwierajmy drzwi. Cyk. Aż czekam, aż wyskoczy na nas Tommy i od razu z karabinem prosto w twarz. A tu bracie! Nie próbuj sięgać po broń i niech mała rzuci swoją! Cała ekipa tu jest. Rób co pani każe. Okej. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku. Co, znasz tych ludzi? Znam jego. Jest moim bratem, do cholery. Tommy? Orzesz w mordę. Jak się masz, braciszko? To diabo. Tak. Niech no spojrzę na ciebie. Kurwa, postarzałeś się. Nie, ciebie też to czeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Eli, tak? Tak. Co tu robicie? To dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne. Głodni? Cholernie. Proszę, proszę, a jednak to mi się ucieszył na nasz widok. Kto wie, ile lat już się nie wiedzieli. Nawet wzajemnie nie mogli być pewni, czy żyją. Do swoich. Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu, diabła, robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie. Moja konie! Turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joel. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić teraz. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym! Sorry, zaraz wracam. O, mogę? Podkuwa konia. Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś kiedyś? Właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston. Jeden z żołnierzy. Dał mi kilka lekcji. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. Proszę. Ja widziałem na gameplayach z dwójki, że Eli zasuwa na koniach. Dobra, kontynuujmy wycieczkę. O, nie wiem czemu, ale straszną frajdę mi sprawia, kiedy Eli się cieszy. Widzi coś nowego, coś, co jej sprawia przyjemność. Wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej, trzymaj się. Wow, tutaj ludzie pracują, mają domy, do których wracają rodziny. Wygląda jak sympatyczne miejsce do życia, szczerze mówiąc. Maria! No mów. Jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przyjść i zobaczyć? Wolę coś zjeść z Eli. W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Joel! Chodź, Eli. Chłopaki mają co robić. Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. Jaka obrażona. Już szósty raz próbują naprawić te turbiny. Jesteśmy tu niecały tydzień, a ja mam wrażenie, że minęła wieczność. Ha. Okej, dobra, przepraszam. Nie wiem, czemu wydawało mi się, że jakby...
Joel się spodziewał tutaj spotkać Tomiego. Co tam dla mnie masz? Do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Większość. Tam ktoś śpi. Co tam masz? Zdjęcie córki. O cholera. Wyblakło, ale poza tym jest okej. Nie trzeba. Jak to nie trzeba? Powiedziałem nie trzeba. Okej. Zachowam je dla ciebie. Tommy. Musimy porozmawiać. Na osobności. Tak, jasne. Tylko sprawdzę, co tam u chłopaków. Chodź. No chyba powiem mu o Eli. Tak mi się wydaje. To miałoby to sens chyba. Wydaje mi się, że jak bardzo by mogli się nie dogadywać, chyba jednak może mu zaufać. Dobra. Czemu ja czuję, że jakieś kłopoty będą z uruchomieniem tej tamy i dopiero Joel i jego wsparcie pomogą tutaj coś sensownego uzyskać? Ty idziesz tam, a ja chcę zobaczyć, co jest tu. Nie ukryjecie przede mną żadnego pokoju z zapasami. O, proszę. Trzymacie tutaj narkotyki. Wiedziałem, że wam się tutaj musi za bardzo nudzić. Bez wspomagaczy. Latarki nie mogę tutaj włączyć, nie pozwala mi. Ale chamstwo. Ile tego mam? 85. Tak blisko lepszego drżenia broni. No i widzicie, swoją drogą narzekaliście, że upgrade'uje maksymalne życie. Koniecznie musisz odwiedzić nasze miasto. A przy tym, przy tych domkach poprzednich... Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. Osada jest samowystarczalna. Się przydało. Mamy tam rośliny, zwierzęta. No wow. Myśleliśmy, że tak się już nie da żyć. Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Mamy nawet urządzenie elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażonych. Co poradzić? W takim świecie teraz żyjemy. Nie trzeba się godzić na taki świat. O, dogo! Ejo! Nie jest psem obronnym, ale to poczciwy zwierzak. Ojej! A wiecie, jeżeli się ma opcję pogłaskania pieseła w grze i się tego nie zrobi, to mogłoby być to kategoryzowane jako prawnie jawne przestępstwo. I ja będę o to walczył. Strzaki postawią elektrownię na nogi. Proszę, proszę. Razem się uda. Mają tutaj, widzę, ekipę naukowców. Wiedziałem. Stawiam $1,000,000, że zadziała. Jasne, a ja 2. Już prawie skończyliśmy. Musimy jeszcze tylko włożyć osłony. Mamy tutaj, widzę, też stół rusznikarski. Trochę części tutaj zdobyłem niedawno, więc może będę miał co upgrade'ować. Proszę, proszę. Ej, naprawdę, wioska, 20 rodzin, tyle ludzi żyjących tutaj wszędzie dookoła, naprawdę się fajnie ustawili, ale to w miasteczku dalej. Do tego domu chciał... O Jezus, przyciszyłem sobie słuchawki. Do tego domu chciał wrócić tamten typ, o tym mówił. El Diablo! Proszę, proszę, czwarty poziom części, żeby cokolwiek tutaj zupgrade'ować, ale to może być dojebana broń. Ma tylko jeden pocisk w ogóle w magazynku, więc pewnie napierdala jak szalony. Ja nic nie dam rady kupić tutaj sensownego, więc chyba szczerze mówiąc pooszczędzam. Jakaś jeszcze tylko jedna broń mi się odblokuje. Więc lepiej zbierać. Lepiej zbierać i oszczędzać na razie. Tak też zrobię. Nie mam zielonego pojęcia, ile jeszcze tej gry mnie czeka, tak szczerze mówiąc. Więc poczekajmy z wydawaniem części. Na pewno nie da się każdej broni na maksa ulepszyć. Pogięte te blaszki? Nie, one mają chyba być pogięte. Byleby ich nie pogięli za bardzo. W porządku, wystarczy. Jest w domu. Odpalamy? Daj mi jeszcze jedną sekundę! Udało się. Śmiało, odpalaj! Zaczynamy! Ruszy czy nie ruszy? Tak! Udało się, chłopaki! Proszę, proszę. Stała się światłość. Niezła robota, chłopcy. Przekażcie dobre wieści Maryi. Widzisz? Jestem pod wrażeniem. Ale jesteś lżejszy od wiebańki. Dobra. Nie zrozumiałem tego żartu, ale nie będę wnikał.
Nie podoba mi się miejsce tej elektrowni. Strasznie dużo tutaj miejsca, żeby walczyć. Widzicie? Cegły porozrzucane do rozpraszania. Butelki. Osłony, za którymi można się skryć. O, ja wiem, że to taka troszeczkę dysonans ludonarracyjny, że nie skupiam się na fabule, bo patrzę na to, jak ta gra jest zrobiona, ale nadal. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejście, braciszko. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No? No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj spokój. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi, dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać. Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tommy, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tommy, potrzebuję cię! Potrzebujesz sprzętu? Spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś, tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz nadąsanego chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Oj, kolego, pamiętam. Zdecydowanie pamiętam. Cholera jasna. A mówiłem! Kurwa, mówiłem! Łuch! Haha, załatwiony, dobrze. Jebani, znowu jacyś łowcy chuje atakują. Dobra, czas trochę powalczyć zatem. Abym najchętniej wszedł gdzieś na górę. Pozwoli mi gra tędy? Pozwoli, dobra. Lepiej być zawsze wyżej niż niżej. Gdzie oni są? Jebani się tam naustawiali. No, chodź. Hełmu już nie masz! Zaraz nie będziesz miał tego, co było pod nim. Ała! Ojej, trafiłem w zbroję. Kurwa, zbroję. W armor! Żyją, nie żyją? Tamten się jeszcze trzyma. Wszyscy się pieprzeni trzymają. Dobra. One shot, one kill. Ktoś tam jest jeszcze na dole. Dobra, lecimy w takim razie. Ja jestem tutaj, proszę państwa, typem pistolero. Chociaż wytestowałbym sobie może mojego El Diablo, jeżeli daliby mi tylko okazję do tego. O Jezus! Kurwa, lecą. Cholera jasna. Dobrze, poziom baterii DualShocka jest niski. To dopiero wybija z narracji. Dobra, czekajcie, ten El Diablo, no dobra, przetestowałbym go sobie, tylko może na jakimś takim bardziej dojebanym przeciwniku. Jest tu ktoś? Ty, ten typek tutaj to nie zasługuje na użycie El Diablo. Zasługiwałby za to na to, żeby kurwa celować jak człowiek. Mamy ich. Dobra, rury tutaj nie będę sobie zamieniał. Bandyci atakują budynek! Dobra, dobra. Co tutaj, Eli, schowaj się! O, cholera jasna, mamy siekierkę. 5 strzałów da zabicie. Dobra, ulepszyłem sobie przedtem broń, ale trudno, teraz mi się siekierka bardziej przyda. Potencjalnie potem po to po prostu wrócę. O Jezus Mario, ależ ich idzie. Dobra, przetestujmy tego El Diablo w takim razie. Cyk! No, tego nie zabiło. Ale gdyby podkręcić tutaj troszeczkę przebijalność zbroi, to byłoby chyba nieźle. Pusz! No cholera jasna, trafiłem go! Jakim kurwa cudem to nie był headshot? Zabity? Nie wiem. Nie wiem, ale tutaj ten nie żyje. Dobra, trzeba chyba przyładować. Nie no, przecież mam dwa w magazynku. Dobra. Dawaj, Joel, to jest idealna okazja do użycia tej broni. Ała, 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 ała! Chciałem się kurwa przebiec, przemieścić. Dla dobra mojej własnej pozycji. Cyk, dobrze. Ty też, cyk.
głowę. Idealnie, to mi się podoba. Tamten jeden gdzieś się kryje na dole. Nasłuchiwanie. Jest ich tam dwóch, jest ich tam dwóch. Wydaje mi się, że mołotowem bym ich mógł tam wyplenić. Cyk! Jeee, jeden co najmniej płonie i to mi się podoba. Cholera jasna, gdyby ktoś usłyszał to, co ja tutaj gadam bez żadnego kontekstu, to naprawdę trafiłbym być może do więzienia, proszę państwa, albo gorzej. Z powrotem do liceum. Okej, okay, to przed siebie w takim razie. Ała, ała, ała! Typie! Wychyl się. Weź się, kurwa, wychyl. O cholera, muszę przeładować. Tutaj gdzieś jest, ale ja mam siekierkę. On jest za tym? Tutaj się chyba krył. Chodź tu! A nie, on już... Ej! O ty frajerze! Umieraj! Jezus Maria. Dobra, giń. Siekierka zajebiście działa. Zatłukliśmy tych sukinsynów. Dobra, straciłem trochę życia, pieprzony zdążył mnie pierwszy zaatakować. Najgorzej. Taki miałem dobry plan i wszystko zostało zepsute przez niesprawiedliwość matki natury. Dobra, dobra. Chciałem sobie zrobić mołotowa, żeby zebrać ten alkohol tutaj. Nikt więcej, nic tutaj nie ma. Przeładujmy pociski. Cholera jasna, jest ich tutaj trochę. Cyk, do widzenia. O Jezus Maria, ależ ich tutaj w pizdu jest. Ho, powiem wam, całkiem nieźle mi idzie to strzelanie. Znaczy, czasem lepiej, czasem gorzej, ale generalnie chyba nie tak źle. Mógłby się tutaj, wiecie co, przydać? Bomba dymna, dzika, dzika bomba. Cholera jasna, nas nie swędzi. Zawsze jak się dobre akcje dzieją, to mnie nas swędzi. Nie wiem, jak to działa w ogóle. Pociski do El Diablo, które tutaj mamy. Cholera jasna, wolę być ukryty. Jak oni są tam wszyscy rozstawieni? Wszyscy są w tym pokoju mniej więcej, dobra. Ouu, pociski do tego. To ja bardzo chętnie. Przeładuj, Joel. Bądźmy gotowi. Ty, do El Diablo mam pełny magazynek. Ja to wykorzystam, ten fakt. Tam się jeden kryje? Tak. To są nasi? To jest Eli, Boże! Nie, 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 nie strzelać, nie strzelaj do Eli. Weź, brachol! Weź mi, kurwa, odsłoń, proszę cię. Uch! O, dobrze. W głowę zabija, nie na strzała. Pieprzony gnoju. Dobra, to ma pierdolnięcie straszliwe. Coś czuję, że to może być mega potężne. Typie! Typie! To nie podziałało? Jak to możliwe? Dobra, weź się pokaż. Uch! Ledwo go widziałem. Dobra, Joel wstał. Tam jest Eli. Maria! Nic mi nie jest! Dziewczynka jest ze mną! Dobrze, dobrze, jest git. Mało brakowało. Cholera, jakie oni tutaj wjazd zrobili. Jak często oni mają takie ataki? Nic ci nie jest. Nie, nie, wszystko okej. Okay. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stoł, a wtedy ten wielki zwolnij, koleś... Zwolnij, dobrze? Seba. Hej, hej, hej. Jesteś ranna? Nie. Cholera. Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, ja muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? To ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Jasne. Ten pieprzony błąd i ja też zostanę wdową, tak jak one, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj. Jeśli cokolwiek, cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak, wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może nie, Eli to usłyszy. Dobrego. Muszę pogadać z Eli. Nie, nie. Powtórz, nie dosłyszałem. Niemożliwe, żeby Joel ją zostawił. W jaki sposób, jakby, jak to się potoczy? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. O! Super! A widzisz, że ale tak się kończy nietraktowanie poważnie Eli. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Spokojnie. Jezus Maria. Ja kompletnie zapomniałem, że w tej grze się jeździ na koniach. Dobra, sprintuję się tak samo.
Cholera jasna, Eli, coś ty znowu odjebała. W co ty się teraz wpakujesz? Proszę cię. Tylko nie, tylko nie w ten sposób, naprawdę. Dawaj, koniu, jedziemy. Jakim cudem wypadło mi z głowy to, że tutaj się na koniu jeździ? Nie wiem. Nieważne. Może być daleko. Myślałem, że to tabletki do upgrade'u, ale to musi być w doniczce. Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Aż tu pięknie jest. Widać, że jak tylko człowiek zniknął z tego całego równania, samochody przestały jeździć po ulicach, ludzie przestali masowo ścinać drzewa, to natura z powrotem przejęła kontrolę. I co teraz z tymi końmi? Co mamy zrobić, skoro nie przejdziemy? Zawracamy? Schodzimy z nich? No koń tu nie przejdzie, to pewne. Znajdźmy inną trasę zatem. Tutaj mamy jakieś odbicie na bok. Może tędy podziała. Wjeżdżamy w las. Wjechała w las. Eli, proszę cię, gdzie cię wypuściło? Chyba już miała po prostu dość bycia traktowaną tak, jak była traktowana. Co my tutaj mamy? Czy to jest... Nie, to tylko kamienie. Myślałem, że jakaś notatka. Nieważne. Chyba teraz mam lepsze rzeczy do roboty niż szukanie znajdziek dookoła. Więc po prostu szukajmy Eli. Tutaj. Kolejne ślady. Okej, dobra. No teraz... Joel jest naprawdę doświadczony, jeżeli chodzi o środki transportu. Samochodem przejechaliśmy tonę kilometrów. Teraz na koniu zasuwamy. Eli, proszę cię, gdzie jesteś? Cholera, co teraz? Nie, nie, nie! Obo! Jezus Maria, koniku, uciekaj, proszę cię! Jak tam widzisz? Za dużo, cholera! O Jezus Maria, i tutaj Eli się wpakowała? No świetnie. Naokoło, osłaniam cię. Umieraj. No proszę, niezwykle skuteczna jest ta broń, naprawdę. Fuck, no czemu ja muszę tak bardzo? Jednak nie jestem dobry w tych całych, kurwa, pseudo flickshotach. Dobra, dostał w łapa, ale nie żyje. Niezwykle skuteczna broń, naprawdę. Jak jeszcze była w stanie penetrować te pancerze tych ciężko zbrojnych przeciwników, to naprawdę... Może spore obrażenia zrobić. O, tutaj jeden siedzi. O Jezus! Słyszałem ogień Mołotowa. Tam jeszcze jakiś siedzi, wydaje mi się. Wychyl łepek. Najlepiej na prawo. Ja już tu czekam na ciebie, moim pistolero. Nie wychylisz łuba, co? Za mądry jesteś na to. Nie, pobiegł gdzie indziej. Kurwa, ja jestem tym debilem tutaj jednak. Patrząc się tam cały czas. A może jednak dalej tam siedzi. Tommy! Kurwa, Tommy, uważaj, błagam cię. Jesteśmy tutaj we dwóch. Kontra cała masa przeciwników. Uważajmy może. Tam jebaniec siedzi, czy jest gdzieś dalej? Dobra, nieważne. Muszę podejść do przodu, bo... Jak ja się nie będę przesuwał do przodu, to nigdzie nie dojdę. Tam ktoś... Fuck! Okej. Okay. Hełmu nie ma. Podejdź jeszcze raz. Podejdź jeszcze raz, powiedziałem. Aż ten blur tutaj wskakuje z taką niezwykle dużą intensywnością. Dobra, wiecie co? Ja bym chciał sobie przejść na tą stronę, tutaj do góry i skryć się mniej więcej za tymi kamieniami. Mam wrażenie, że to lepsza pozycja. Cały czas wolę być wcelowany przed siebie. Może lepiej weźmy to. Nigdzie nie widzę tych przeciwników obecnie. Okej, okay, dobrze. To podziałało nawet lepiej niż się spodziewałem. Akurat go złapałem w połowie rzutu. Gdzie jesteście wszyscy jebańce? O, tam jeden celował zdecydowanie. Pieprzony! Dobra, chodź tu. Gdzie jesteś? Druga strona kamienia. Z las na dół. Dobra. Okej. Okay. Niektórzy mają tutaj jakieś hełmy, kaski i tak dalej, a niektórzy nie. No oczywiście, kurwa, jak mam idealną okazję, żeby trafić w głowę, to tego nie robię. Dobra. Mamy jeszcze rewolwer. O cholera, ja sam tam ktoś biegnie. Szybko, szybko, Joel! Wyjmuj z tego plecora! Dobrze. Kurwa, znowu trafiłem w kamizelkę. Naprawdę nie umiem celować. Dobrze, że oni tacy cierpliwi są wobec moich umiejętności. Dobra, gdzie wy jeszcze jesteście? Tam jednego widziałem, na pewno daleko. Tam masz główkę, wychyl się tylko proszę, bo nie wiem, czy ten pocisk ci sięgnie. Dobra, jolo. Hehehe, udało się.
Okej. To już wszyscy. Zajebiście. Dobrze, Boże. Co tutaj się podziało? Cóż to był za pojedynek? To mi wraca po konie, czy lubi po prostu tak sobie ćwiczyć nogi? To na pewno jest. To ćwiczenie na pewno ma jakąś nazwę. Dobra. Mamy dalej wsiadać na te konie, czy dalej idziemy z buta? Nie jestem pewien. Konie to chyba zwiały. Wracajmy na konie. A nie, przepraszam, mamy wrócić na konie. Tak, wiem, Joel. Aha. Okej, one do nas przylezą. Muszę na niego wsiadać teraz? Chyba mi gra nie daje wielu opcji. Ale jak chcemy zobaczyć, czy nie znajdę czegoś w tym domku i tak dalej, tak na szybko. Plus będziemy tak czy siak kończyli w tej chwili ten odcinek. Ponieważ sporo już podziałaliśmy i akurat udało się odnaleźć taką chwilę umiarkowanego spokoju. Po tym jak żeśmy tutaj rozjebali tonę przeciwników. O, pociski do pistoletu. To jest jakaś mapa do znalezienia? Nie. Trochę tutaj biedowali, widzę. Nie ma za bardzo co robić. O, z łuku mogłem któregoś zjeść. To dopiero by było coś. Tutaj jeszcze mamy trochę życia do odnowienia, bardzo chętnie. Chociaż jakoś nie mieli za dużo okazji, żeby mnie postrzelić. Dobra. Zbliżamy się do konia, wsiadamy na niego i jedziemy do przodu. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się wam podobało, to nie zapomnijcie go ocenić. Ja już będę uciekał i skakał przez kłody. Rączę jelenie. A co, Eli tutaj bez problemu przejechała w ogóle? Jak to wyglądało, kiedy ona tutaj była? Ewidentnie są ślady kopyt. Nie wiem. Ale wiem, że odcinek był dobry i na lajka zasługuje, tak więc go zostawcie, jeżeli chcecie. Ja uciekam po raz finalny. Pa, pa.